Witajcie, orły. Pierwszy uczynek miłosierdzia – grzesznych upominać. Każdy z nas chciałby mieć szczęśliwe, spełnione, święte życie. Jest wiele dróg, aby to osiągnąć. Jak wpiszemy w internet szczęśliwe życie, to znajdziemy wiele rozwiązań. Dużo sportu, zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie się, dużo spania itd., itd. Ale przede wszystkim jako chrześcijanie powinniśmy też słuchać Pismo Święte i co Pismo Święte nam daje za wskazówki. A Pismo Święte daje nam 14 uczynków miłosierdzia. Dzisiaj właśnie chcemy pomówić o pierwszym z nich, czyli o grzesznych upominać. I zacznijmy właśnie fragmentem z Ewangelii według świętego Mateusza, 18 rozdział, 15 werset. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Czyli podsumowując, co musimy zrobić? Po pierwsze, jeśli nasz brat albo nasza siostra zgrzeszy, to musimy upomnieć w cztery oczy. Jeśli nas nie usłucha, to po drugie, musimy wziąć drugą i trzecią osobę ze sobą, czyli siostrę, brata, dziewczynę, chłopaka, rodziców na przykład, i w dwóch albo trzech upomnieć tą osobę. Jeśli nawet razem was nie usłucha, to wtedy musimy donieść kościołowi, czyli wspólnocie, i razem jako wspólnotę upomnieć tą osobę. I jeśli nawet wspólnoty nie usłucha, to wtedy niech nam będzie jak poganin i celnik. I szczególnie te ostatnie słowa, niech będzie nam jak poganin i celnik, są takie ostre. Ale co one oznaczają? Są właśnie dwie interpretacje i obydwie są słuszne. Czyli po pierwsze, żebyśmy to potraktowali jako skierowanie do czynów, a nie do człowieka. Czyli żeby ten czyn, ten konkretny grzech był nam jak poganin i jak celnik, a nie człowiek. A druga interpretacja to właśnie jest taka, żeby ten człowiek był nam jak poganin i celnik, ale pod konkretnym jakby warunkiem. I tutaj przytoczę pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, 4 werset. Posłuchajcie. Przeto wy, zebrawszy się razem w imię Pana naszego Jezusa, w łączności z duchem moim i z mocą Pana naszego Jezusa, wydajcie takiego, czyli takiego człowieka, szatanowi na zatrącenie ciała, lecz ku ratunkowi jego ducha w dzień Pana Jezusa. Czyli traktujemy drugą osobę jak poganina i jak celnika, ale tylko pod warunkiem, że będzie to ku ratunkowi jego ducha, czyli ku ratunkowi duszy tej człowieka właśnie, ku Jezusa Chrystusa. I właśnie jest to powiązanie z tym, że najpierw, słyszałem takie słowa kiedyś, że musi być najpierw zbawienie, a potem relacja. Czyli takie priorytety, że zbawienie jest ważniejsze niż relacja. Jeśli upomnimy jakąś drugą osobę i ta osoba się na nas obrazi i nie wiem, nie będzie chciała z nami już rozmawiać, stracimy relację z tą drugą osobą, ale dzięki temu ta osoba nie wiem, zacznie walczyć z tym grzechem, poprawi tą słabość i trafi do nieba na końcu, no to chwała Panu, cel jest osiągnięty, to jest dużo ważniejsze właśnie, żeby ta osoba była zbawiona, niż żebyśmy mieli jakąś relację z tą osobą. I to właśnie też mówi ten fragment, że jeśli czasami musimy tę osobę potraktować jakoś jak poganina, tak żeby ta osoba mogła trafić do nieba, to chwała Panu, to jest to dozwolone. Następny punkt, miłość prawdziwa. Co to jest miłość prawdziwa? Tutaj w Piśmie Świętym jest dużo o miłości. I miłość właśnie nie jest takim związana z kultem bezkonfliktowości albo z takim spokojnym stosunkiem. Tylko czasami miłość prawdziwa musi być taka, że upomniemy drugą osobę, że czasami coś zaboli, czasami musimy ostro jakoś zareagować na jakieś zło. Przeżywamy teraz właśnie Wielkanoc. Jezus też cierpiał na krzyżu, też musiało go najpierw zaboleć na krzyżu. Ale dzięki temu, że on cierpiał, no to mógł zmartwychwstać później. Więc wyszło z czegoś złego, wyszło coś dobrego. I tutaj też fragment Pisma Świętego, bo Pismo Święte naprawdę jest super. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości. I następny punkt właśnie, jak upominać grzesznych. Czyli przede wszystkim z miłością musimy to robić. Co to znaczy? Czyli to znaczy, że nie osądzamy drugiego człowieka.
Nie mówimy, że zawsze tak robić, tylko podchodzimy z miłością, to zawsze indywidualnie trzeba podejść, nie ma reguły. Ale przede wszystkim chciałbym pamiętać, że podchodzimy do brata czy do siostry z tą świadomością, że ja, jako osoba, która upomina, też mam swoje słabości i też jestem grzeszny. I ostatnia reguła, trzeba też wybrać odpowiedni moment na to. Czyli rozeznać, w którym momencie mógłbym to tej osobie powiedzieć. Do tego jeszcze później coś powiem. Najpierw chciałbym powiedzieć o świętym Tomaszu, bo on powiedział genialne zdanie, uważam, że jeśli kochamy drugą osobę, bliźniego, jak siebie samego, to powinniśmy grzechy drugiej osoby traktować tak samo jak swoje grzechy. Czyli, że powinniśmy się tak samo smucić z grzechów drugiej osoby, jak się smucimy ze swoich grzechów i powinniśmy tak samo się gniewać na nie i powinniśmy tak samo z nimi walczyć, ze swoimi grzechami, tak samo z grzechami drugiej osoby, jak ze swoimi grzechami. I to jest właśnie mocne. Czy tak robimy? Czy smucimy się z tego, że druga osoba grzeszy? Czy bardziej wtedy jakoś się śmiejemy z tej osoby, albo nie wiem, obgadujemy ją? A może właśnie święty Tomasz nam mówi, że powinniśmy sobie pomóc, tak samo jak staramy się walczyć ze swoimi grzechami, tak samo powinniśmy pomóc drugiej osobie w walce ze swoimi grzechami. I właśnie pierwszy krok do tego jest upomnienie i w ogóle uświadomienie drugiej osoby, że on ma taki grzech. Bo właśnie to jest nasz obowiązek jako chrześcijan, abyśmy się nawzajem upominali, bo tylko dzięki temu możemy wzrosnąć. Jakie to by było właśnie piękne, jakbyśmy jako katolicy, jako chrześcijanie na całym świecie potrafili się nawzajem, no tak szczerze i z radością, z miłością upominać. No to byśmy widzieli szybciej swoje słabości, szybciej swoje grzechy, mogli szybciej z nimi walczyć i dzięki temu szybciej się rozwijać. I ostatni punkt to właśnie już takie bardziej praktyczne. Jak to wygląda u mnie z tym punktem, to właśnie mogę tu powiedzieć o mojej relacji z Asią. Na życzeństwie też często się upominamy. I to nam bardzo pomaga. Czasami to boli, jak się nawzajem musimy jakby upomnieć i powiedzieć coś o jakiejś słabości, o jakimś grzechu, o czymś, co było złe. Ale staramy się właśnie mówić to z miłością. Staramy się przede wszystkim wybrać odpowiedni moment, kiedy druga osoba jakby dobrze to odbierze. I przynosi to duży pożytek dla całej relacji, dla mnie jako indywidualnego człowieka, jak mogę usłyszeć, nad czym mogę popracować. Więc mogę tylko potwierdzić właśnie to, co Pismo Święte mi mówi, to, co interpretacja taka teologiczna mi mówi. W moim osobistym życiu to mogę potwierdzić. Nie będę tu wchodził w szczegóły, jakie to są grzechy i jakie konkretne były sytuacje. Ale mogę tylko potwierdzić, że warto upominać grzeszących, bo dzięki temu możemy osiągnąć świętość. To tyle. Życzę Wam błogosławionego dnia dzisiaj. Świętujcie Wielkanoc i do zobaczenia jutro na kolejnym odcinku Miłosierdzia, na kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się.